reklamy. Także widzicie Państwo, takie prawa, niemodne, nie wolno, a jednak na kamienicę się połaszczą, jest na kamienicę. Proteście, mówi prezydent. W rozmowie z polską agencją prasową Andrzej Duda powiedział, że decyzja o zaprzestaniu protestów w Sejmie jest dobra i odpowiedzialna. Ocenił też, że otwiera ona pole do dalszych rzeczowych rozmów na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Teraz jest czas na dalsze rozmowy i pracę nad kolejnymi rozwiązaniami, które będą służyć osobom niepełnosprawnym. Jestem gotowy wspierać rząd w tych pracach, zapewnił prezydent. Tymczasem na czerwiec zaplanowano kolejne spotkanie minister Elżbiety Rafalskiej z niepełnosprawnymi. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaprosiła dziś na rozmowy wszystkie osoby, które protestowały w Sejmie. W czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie pani minister Rafalskiej w Centrum Dialogu najprawdopodobniej ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy tak dużo mówią o trosce, o tym, jak ważne jest dla nich dobro osób niepełnosprawnych. Zapraszam, żeby swoje słowa przełożyć na czyny, bo razem możemy zrobić zdecydowanie więcej, a mamy nad czym pracować. Przypomnijmy, podczas protestu rząd zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS-u. Przyjęto także ustawę wprowadzającą pakiet ulg na rehabilitację, sprzęt, wyroby medyczne i higieniczne. Protestujący w Sejmie postulują jednak wypłatę dodatku rehabilitacyjnego w gotówce w wysokości 500 zł miesięcznie. Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w 11 miejscowościach w okolicach Zgierza w województwie łódzkim. Mieszkańcy nie powinni otwierać okien i wychodzić z domów. Chodzi między innymi o Aleksandrów Łódzki, Rąbień, Konstantynów Łódzki oraz północną część Łodzi i zachodnią część Zgierza. Niebezpieczne stężenie jest wynikiem wciąż palącego się składowiska odpadów i zmiany warunków pogodowych, mówi dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krzysztof Wójcik. W powietrze wydostaje się szereg substancji niebezpiecznych, od tlenków węgla począwszy poprzez pył, kończąc na dioksynach i furanach. Na bieżąco monitorujemy sytuację. W Zgierzu jest nasza stacja pomiarów jakości powietrza na ulicy Mielczarskiego. Można wejść na naszą stronę, patrzeć na to zanieczyszczenie, jak tam się kształtuje. Na bieżąco również komunikaty podaje i miasto Łódź, i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Walka z pożarem składowiska odpadów w Zgierzu trwa od piątku. Na miejscu wciąż pracuje kilkadziesiąt zastępów straży. Dogaszanie może potrwać nawet do wtorku. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność. Przypomnijmy, przyczyny pożaru składowiska bada już prokuratura. Śledczy biorą pod uwagę trzy hipotezy. Samozapłon, zapruszenie ognia i celowe podpalenie. Za umyślne podpalenie odpadów grozi do 10 lat więzienia. Teraz o echach ugody Komisji Europejskiej z Gazpromem. Dzięki niej rosyjski potentat uniknie kar finansowych związanych z monopolem. Negatywnie piątkową ugodę oceniają niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Łamanie unijnych zasad konkurencji i zawyżanie cen wedle własnego uznania ujdzie Gazpromowi na sucho, mówił w polskim Radiu 24 europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Żadnych konsekwencji Gazpromu, również żadnych odszkodowań dla firm, które straciły na tym postępowaniu Gazpromu oraz konsumentów i odbiorców. Zawsze kwestia energetyczna była przez Rosjan stosowana jako szantaż energetyczny. Mówię o praktyce wobec Ukrainy, wobec państw Kaukazu, Białorusi nawet. Gazprom zobowiązał się umożliwić swobodny przepływ gazu po konkurencyjnych cenach na rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, mówił w programie 7x24 Michał Szczerba z PO. Jest próba doprowadzenia do takiej sytuacji, która będzie korzystna z punktu widzenia odbiorców tych usług, które Gazprom świadczy, więc z tego punktu widzenia ta decyzja może być dla odbiorców istotna. Ugoda kończy postępowanie przeciwko firmie prowadzone od jesieni 2011 roku. Część państw, w tym Polska, wiązała z nim nadzieję, oczekując ukarania Gazpromu. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostrzegają mieszkańców przed wyjazdem do Indii. W stanie Kerala na południowym zachodzie tego kraju zanotowano wzrost liczby przypadków niebezpiecznej choroby roznoszonej przez nietoperze. Objawy powodowane przez wirusa Nipah są podobne do grypy i prowadzą do śmiertelnego zapalenia mózgu. W ciągu ostatnich kilku dni w wyniku zarażenia zmarło 14 chorych. 200 pacjentów znajduje się pod opieką w szpitalach. Choroba rozprzestrzenia się przez kontakt z płynami ustrojowymi zarażonej osoby. Śmiertelność szacowana jest na 70%. Wielu mieszkańców Kerali pracuje właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie czy Arabii Saudyjskiej. Południowy stan w Indiach, a także graniczące z nim Goa są również popularnym miejscem, które odwiedzają turyści z Polski. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 19:35. Magazyn sportowy.
Jastrzębski, zapraszam. Dziś będziemy oceniać i komentować wczorajszy finałowy mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale na początek najważniejsze wiadomości sportowe. Polscy siatkarze pokonali w Krakowie Kanadyjczyków 3-1 w swoim trzecim meczu w Lidze Narodów. To trzecie zwycięstwo biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Spotkanie ocenił rozgrywający naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Świetna gra całego zespołu. Chciałbym podkreślić, że na przestrzeni tych trzech spotkań tutaj grali praktycznie wszyscy. Wszyscy dali od siebie, dołożyli cegiełkę do trzech zwycięstw i myślę, że to też było naszą siłą, bo byliśmy w stanie zaoszczędzić więcej energii, rotując składem. Gra nie schodziła na jakości, także bardzo, bardzo się cieszymy, że tak to wyglądało. Trudne momenty, obroniliście set gola w drugim secie. Będzie jakość, proszę Państwa. Będzie jakość. Raz przypominały bałwany ze śniegu, po chwili średniowiecznych rycerzy, a po niedługim czasie smoka babelskiego. W końcu doszedł do chałupy pana Mowla i zapukał w drzwi. Cisza. Nikt się nie odezwał. Podszedł do okna, którego framuga obrośnięta była mchem. Oparł głowę o szybę i zajrzał do środka. Nie mógł jednak niczego zobaczyć, bo w oknie wisiała firanka. Cofnął się więc kilka kroków, by sprawdzić, czy z komina leci dym. Świadczyłoby to o tym, że gospodarz jest w domu. Nie, ani kłębuszka dymu. Komin milczał jak wygasły wulkan. Pan Mowl mógł się lepiej poczuć i pójść do lasu po chrust, pomyślał chłopiec. Na wszelki wypadek Stefek jeszcze raz podszedł do drzwi i zastukał, tym razem mocniej niż poprzednio. W odpowiedzi usłyszał słaby głos staruszka. Kto tam? Stefan Wyszyński, syn organisty. Zawołał nieco zaskoczony Stefek, który stracił już zupełnie nadzieję, że pan Mowli jest w domu. Wejdź, drzwi są otwarte. Stefek wszedł do chaty. W progu poczuł zapach żywicy, bo przy ścianach sieni leżały starannie poukładane drwa, sięgające aż po sufit. Chłopcze, jestem tutaj. Stefek wszedł do niewielkiego pokoju. W rogu stało drewniane łóżko, na którym leżał pan Mowl. Wszystko było spowite półmrokiem. Stefek ukłonił się nisko i powiedział: mamusia prosiła, abym panu dał te kanapki. Podszedł do łóżka i przez chwilę przyglądał się pomarszczonej twarzy staruszka. Następnie wyjął z siatki kanapki. O, Bóg zapłać, podziękuj bardzo, mamusi. Nie mam nawet siły, żeby ugotować sobie zupę, nie mówiąc już o upieczeniu chleba. Podziękuj bardzo mocno, mamusi, powtórzył wzruszony staruszek. Stefek, choć nie był lekarzem, nie miał najmniejszej wątpliwości, że stan zdrowia gospodarza jest bardzo zły. Proszę pana, tatuś prosił, żebym zapytał, w czym możemy panu pomóc. Może wezwać lekarza? No, nie kłopoczcie się, niedługo wyzdrowieje. Bóg zapłać za pamięć, ale nie zawracajcie sobie mną głowy, jakąś sobie poradzę. Odpowiedział chory, siląc się na uśmiech, który miał świadczyć, że nie czuje się aż tak źle. Jakieś przeziębienie mnie złapało, ale to nic strasznego, mam na to złożył. Czy masz trochę czasu? Tak, proszę pana. To dobrze. Proszę cię, podejdź do kredensu i wysuń środkową szufladę. Stefek szybko spełnił prośbę gospodarza. W środku pod obrusami znajdują się czyste chusteczki. Znalazłem, ile ich jest. 6, proszę pana. Bądź tak dobry i włóż je do mrowiska, poprosił chory. Tuż przed chatą rośnie sosna, a obok niej jest duże mrowisko. Słucham? Zapytał zdziwiony Stefek. Poprosiłem, żebyś włożył je do mrowiska, powtórzył staruszek. Widząc niezdecydowanie, chłopca szybko dodał. I jak widzisz, jestem przeziębiony, a na przeziębienie dobry jest kwas mrówczy i oskoła. A co to jest ten kwas i oskoła? Oskoła to sok z brzozy. Ściągać go można tylko w czasie, gdy drzewo puszcza pąki. Mam kilka butelek tego zdrowego i orzeźwiającego napoju. Dam ci jedno, weźmiesz do domu. Kwas mrówczy
to taka substancja, którą wydzielają mrówki. Doskonale leczy wszelkie przeziębienia. Gdy rozłożysz chustki na mrowisku, mrówki będą po nich chodziły i nasączą je kwasem. Stefek wziął chustki, pobiegł do sosny, przy której było ogromne mrowisko i położył na nie białe chusteczki pana Mowla. Docisnął każdą patykiem, żeby nie odleciała. Uważał przy tym, żeby jego nie oblazły mrówki. Następnie wrócił do chorego. Czekając, aż chusteczki dobrze przesiąknął kwasem, zmył naczynia zalegające na stole i zamiótł podłogę. Po jakimś czasie gospodarz zwrócił się do Stefka. Bądź tak dobry i przynieś chusteczki. Myślę, że już można je zdjąć z mrowiska. Nie będę cię dłużej zatrzymywał. Chłopiec zebrał chusteczki i dokładnie strząsnął z nich mrówki i przytknął materiał do nosa. Płócienne szmatki przesiąknięte były ostrym zapachem, przypominającym zapach octu. Staruszek, gdy tylko Stefek oddał mu chusteczki, zrobił dokładnie to samo. Doskonale. No to chodziło. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję, chłopcze. A, byłbym zapomniał, rzekł gospodarz, podając Stefkowi butelkę z oskołu. To dla ciebie. Dziękuję panu. Pozdrów serdecznie rodziców i podziękuj im w moim imieniu. Będę pamiętał o was w modlitwie. A my będziemy się modlić za pana. Bóg zapłać, chłopcze. Bóg zapłać. No, to bywaj zdrów, wracaj już do domu, bo mama pewnie czeka na ciebie z obiadem. Do widzenia panu. Do widzenia, chłopcze. Bóg zapłać za wszystko. Wracając do domu, Stefek usłyszał bicie dzwonów, którym wtórowały ptasie śpiewy. Czas na anioł pański. Chłopiec przystanął, przeżegnał się i zaczął odmawiać modlitwę. Nagle zauważył, że ptaki umilkły, jakby ktoś się zaczarował. Nigdy nie zaobserwował czegoś podobnego, aby w samo południe, przy pięknej pogodzie, ptaszki przestały tak niespodziewanie śpiewać. Kryło się za tym coś niezwykłego, wręcz podejrzanego. Dzwony wciąż biły, ale ptaki nie odpowiadały. Czegoś musiał się przestraszyć, pomyślał chłopiec i poczuł się jakoś dziwnie. Po niedługim czasie i dzwony zamilkły. Zaczął nasłuchiwać. Nic szczególnego nie słyszał, ale coś nie dawało mu spokoju. Taka cisza dziwna. Nie wróży nic dobrego. Nagle usłyszał odległe dudnienie gdzieś w głębi lasu. Przyspieszył kroku, aby szybciej dojść do domu, gdzie czekała na niego mama, tata i siostry, gdzie zawsze czuł się bezpiecznie. Z każdym krokiem dudnienie się nasilało i zbliżało. Ziemia drżała mu pod nogami. Zaczął biec. Serce waliło mu jak oszalałe, a dreszcz strachu przeszył ciało od stóp do głowy. W końcu wyraźnie mógł rozpoznać stukot końskich kopyt, a także pogwizdywanie i dzikie okrzyki jeźdźców. Odwrócił się i o mało nie zemdlał ze strachu. W odległości kilkuset metrów dostrzegł watahę jeźdźców. Pędzili prosto na niego. Natychmiast zbiegł z drogi i schował się w krzakach, a jeźdźcy zatrzymali się właśnie naprzeciwko niego, aby dać odpocząć koniom. Stefek przywarł do ziemi, a serce zaczęło mu łomotać jeszcze mocniej. Żeby mnie tylko nie zauważyli, myślał przerażony. Jeźdźcy jednak usiedli na trawie i żywo o czymś rozmawiali po rosyjsku. Co chwilę wybuchali śmiechem. Byli to kozacy. Dużo słyszał o ich okrucieństwach. Co jakiś czas przejeżdżali przez Zuzeren, jadąc z niedalekiej Małkini do sąsiedniej miejscowości Nur. Budzili grozę wśród mieszkańców. Po kilkunastu minutach kozacy wsiedli na konie i wśród przeraźliwych gwizdów i krzyków pognali dalej. Stefek odczekał jakiś czas. Upewnił się, że droga jest wolna i jak strzała popędził do domu, gdzie niecierpliwie wypatrywali jego powrotu zaniepokojeni rodzice i rodzeństwo. Zawsze ilekroć przez wieś przejeżdżała horda kozacka, nikt nie opuszczał domu w obawie o swoje bezpieczeństwo.
każde dziecko w Zuzeli wiedziało, żeby nie zbliżać się do tych żołnierzy, bo mogłaby mu się stać krzywda. Przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, to już tylko kilkanaście dni. Dzieli nas od naszego wyjątkowego spotkania, ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Przybędziemy do Matki Bożej Królowej Polski już 16 czerwca. Rozpoczęcie naszego spotkania w domu naszej Mamy Maryi o godzinie 11. W pierwszej części koncert w wykonaniu Armii Dzieci, świadectwa, modlitwa różańcowa, koncert w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza i waszym oraz spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych. Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Długosza, naszego wielkiego przyjaciela, sprawowana będzie o godzinie 13. Po Eucharystii konkursy z nagrodami. Hasło tegorocznej pielgrzymki: przybądź Duchu Święty. Kochani przyjaciele, wyruszcie wraz z nami na pielgrzymkowy szlak. Dołączcie do naszej radosnej i wesołej różańcowej rodzinki. Zaproście swoich kolegów i koleżanki. Czekamy na was. Jak zawsze księży, rodziców, opiekunów, siostry zakonne prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na nasze spotkania. Nadsyłajmy już właściwe komunikaty do Radia Maryja. 16 czerwca Jasnogórski Plac zamieńmy w wielką i kolorową rzekę dziecięcej radości. Niech nie zabraknie transparentów, balonów, emblematów, flag i chust, a nade wszystko niech będzie w nas ogrom dobrego humoru i radości w sercu. Do zobaczenia na Jasnej Górze. Drogie dzieci, mam nadzieję, że na tym spotkaniu pojawicie się, przybędziecie do Matki Najświętszej. To już 16 czerwca, prawie koniec waszego roku. A teraz czas na wspólne nasze modlitwy z waszym udziałem. Zapraszam, zachęcam. Podaję telefony do studia, do Radia Maryja. 56 655 23 55, drugi telefon 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy, dla dzieci z zagranicy 48 56 655 23 33. I 48 56 655 23 66. Jak się połączycie z nami, czy ktoś wam pomoże, może mamusia, czy tatuś, babcia, dziadek, to pamiętajcie, żeby radio wyciszyć, wyłączyć zupełnie, a my się słyszymy przez waszą słuchawkę. Proszę bardzo, Radio Maryja. Cześć Boże. Cześć Boże, przedstaw nam się. Jestem Natalia. Jak minął ci dzień? Dobrze, dzisiaj miałam rocznicę komunii. O pięknie, pierwszą rocznicę? Tak, pierwszą. A to ty jesteś szczęściara. No to pięknie. Dziś też niedziela Trójcy Świętej, prawda? Tak, zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. No to pięknie, to dziękujemy za twoją rocznicę komunii, za twoich kolegów, koleżanki. W komplecie stawiliście się na mszy świętej? Tak. No to pozdrawiamy całą waszą grupę, waszego księdza czy siostrę, kto was przygotowywał do komunii? Pani katecheta. Pani katecheta. Ona ma na imię? Beata Głowala. To pewnie była dzisiaj z wami, cieszyła się, co? Tak, byłam, no. No to też ją pozdrawiamy, za nią się modlimy. Za kogo jeszcze, powiedz? Za moje rodzeństwo. Za moją całą rodzinę, za moją kuzynkę Tereskę, która ma już więcej niż pół roku, za księdza prowadzącego, za Radio Maryja Telewizję Trwam, za księdza w mojej rodzinie, Tadeusza Brzuszka, który jest, posługuje w Paragwaju, jest proboszczem, za nas samych. Pięknie. To modlimy się razem z tobą, a modlitwę rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, chwała Tobie, za życie składam Tobie, kocham Ciebie. Synu, chwała Tobie, za życie składam Tobie, ko
dziękuję, Natalio. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla twojej... Może moja siostra? Poproś ją, poproś, proszę bardzo. Dobra. Halo, halo? Halo? Witam cię, jak ty masz na imię? Madzia. Madziu, ty ile masz lat? Trochę młodsza jesteś pewnie. No to ty czekasz na przyjęcie Pana Jezusa, co? Mhm. No to chcemy się też razem modlić o to, żeby w twoim sercu też rosła miłość do Pana Jezusa. No, a o kim jeszcze myślisz? Za kogo się będziemy modlili jeszcze? Na małą rodzinę. Za telewizję Trwam. No, dziękuję. Za księdza prowadzącego. Tak. I za kogo jeszcze? Może mamusie, tatusia? Mhm. Jakąś koleżankę też pewnie masz? Mhm. Jak one mają tak. Na imię twojej koleżanki? Julka i Amelka. No to żebyście się też bardzo lubiły zawsze, żebyście przyjaźni żyły, prawda? Aby tak coś tam sobie może powiecie nieraz, to żebyście mogli też powiedzieć przepraszam. No dobrze, to modlimy się za waszą trójkę. Poprowadzisz teraz modlitwę? Proszę cię bardzo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, nasze winy, ojcze, nie bądź nas na pokorzenie, ale nam powodę złego. Amen. Pięknie, bardzo dziękuję. Dobrej nocy wam życzę i dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. No i co tam się dzieje? Ja jestem wypoczęta, wymyka cipka, wymyka. Och, jak mi dobrze jest teraz. I tu siedzę, i zaraz będzie noc i lisy będą chodzić pod lasem. Och, jak przyjemnie. No i tego. No i co tam dalej? Co tam słychać? No. Masz mi to tak pójść ze mną? Ja tam coś w internecie załatwiam, takie coś bez biku, bez tego. W Radiu Maria trwają modlitwy dzieci wieczorne modlitwy. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Jak już opłacę sobie ten oręcz. Jestem Maja. Jakie tam wiosce są do końca. Ta Maja z Olsztyna. No to byśmy sobie mogli wziąć. Witam cię serdecznie, Majo. Za chwilę chcesz się modlić. Na tym naklejem bardzo dobrze dają. Myśmy sobie wtedy nabrały te telefony. Mam dwie Motorola i mam tablet. Tak za 1,5 tysiąca, żeby sprzedać. Ale wolę już wiesz tą pożyczkę konsolidacyjną, to byśmy sobie już tak spokojnie to by było, że naprawdę. Napisałam podanie do roku kredyt i tego nie wiem co będzie, ale nawet jak gdyby co, to i z tym byśmy sobie zabrali.
Będzie kochał jego przyczynę prosząc. Miał być przez ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, Pan nad Pannami i Matko. Biegnę, do ciebie przychodzę. Stawam przed tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. Niech ci, o Matko, słowa karci słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. Przez Twoje święte panieństwo i niepokalane poczęcie, Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało, duszę moją. Amen. Maju, bardzo dziękuję za modlitwę. Dobrego wieczoru. Ci życzę też dobrego tygodnia. Na którą do szkoły idziesz? Dziękuję. Jutro akurat na wycieczkę wyjeżdżam. Na wycieczkę? Dokąd? Do Łeby, nad morze. A, no to pięknego dnia życzę. I radości dziękuję. Wiele. Pozdrawiam całą swoją klasę. Z Panem Bogiem. Dobrze, z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Witam serdecznie. Do modlitwy. Do modlitwy, tak. Proszę nam się przedstawić. Piotr. Piotrze, za kogo chcesz się modlić? Za rodzinę i wszystkich, których znam. Dobrze, modlimy się razem, proszę bardzo. Ojcze nasz, modlitwa. Niebie, święć imię Twoje, wszystko królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy nasze winowajcą. I nie posiadź na pokuszenie, ale nazwa od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z pieniędzy niewiastami i błogosławiona od żywota swojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módlcie się za nami i z nimi, teraz i godzinę święci naszej. Amen. Piotrze, bardzo dziękuję za modlitwę. Życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Modlić się, proszę Państwa, modlić się, uświadomić sobie, że nie jesteśmy sami.